Nasze dzisiejsze spotkanie w deszczu, ponieważ z pomocą siły wyższej i żywiołów wody uzyskałam pomoc i wsparcie w czasie suszy, aby to siła wyższa zapewniła wystarczającą ilość wody dla naszych podopiecznych. I dzięki temu zyskałam troszeczkę więcej czasu i dlatego spotykamy się dzisiaj w formie filmu. Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 69. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, Dzień Merkurego. Czyli naturalnie inspiracja, motywacja i komunikacja. 69. spotkanie, czyli szóstka i dziewiątka. Szóstka to co cielesne, świadomość ciała i dziewiątka, ta szybkość, ta kreatywność, to również takie głębokie spojrzenie, ale również mądrość wyższa, regeneracja, odnowa, spojrzenie do wnętrza. Bo to w Twoim wnętrzu leżą narzędzia, ukryte skarby. Jeżeli je dobrze wykorzystasz, to Twoje życie będzie pełne światła, spełnienia, miłości, zdrowia i obfitości. Na naszej jutrzejszej 69. ceremonii poznasz pewną tajemnicę. Często mamy takie przekonanie, że bez pracy nie ma kołaczy, że trzeba ciężko na coś pracować, by coś osiągnąć. Jutro otrzymasz wskazówki od siły wyższej, co zrobić, by Twoje marzenia i pragnienia Twojej duszy, Twoje cele mogły realizować się w czasie snu. Czy to możliwe? Tak, to jest możliwe. Trzeba tylko wiedzieć, jak, by to, czego pragniesz, mogło stać się rzeczywistością. Bardzo proszę, sprawdź, czy Twój dostęp do jutrzejszej ceremonii jest jeszcze aktywny. W Twoim miejscu mocy po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu. Tam jest Twój plan bezpłatny, który umożliwia spotkanie dzisiaj i ogólnie dostęp do innych treści, ale również ten plan tygodniowy, miesięczny lub roczny, czyli miedziany, srebrny i złoty, gdzie masz dostęp do każdej ceremonii i do każdej nowej ceremonii, ale również do wszystkich poprzednich oraz do wszystkich moich książek, słuchowisk i innych treści, których nie znajdziesz w innym miejscu. Dzisiejsze 69. spotkanie należy do serii 1000 pytań do Marii Bukardi. Będę znów czytać pytania i na nie odpowiadać, a jest ich całe mnóstwo. Tutaj jest 9 stron A4, czyli również w maksymalnym skrócie, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie to inspiracja, to jest światełko. Pytanie, malutkie światełko, a Ty idziesz dalej i szukasz dalej. Może jeszcze co jest ważne. Aktualnie, dokładnie 1 sierpnia, mamy księżyc w Nowiu, czy jest to idealny czas na nowy początek, jeżeli chcesz coś nowego rozpocząć, coś zmienić, coś przemienić, a już od 2 sierpnia mamy księżyc rosnący, czyli pracujesz nad tym wszystkim, co chcesz powiększyć, zwiększyć, przyciągnąć, ale również 15 sierpnia mamy pełnię księżyca i zbiega się to z bardzo starym świętem, które w naszej religii panującej nazwane jest świętem Matki Boskiej Zielnej. I pamiętaj, to jest ten czas, gdzie zbieramy wszystkie rośliny, wszystkie kwiaty, wszystkie zioła i robimy zapasy na zimę, ponieważ już od 15 sierpnia te energie się zmieniają i te rośliny nie mają już takiej siły i takiej mocy. Największą siłę i największą moc mają do 15 sierpnia i 15 sierpnia to jest ten ostatni dzień, gdzie łączymy się z dewami roślin i prosimy je o pomoc i o wsparcie i zbieramy to wszystko, co będzie Ci służyło w miesiącach zimowych. I rozpoczynamy serię pytań i odpowiedzi. Będę jak zwykle czytać pytanie i na nie odpowiadać od tych najnowszych, czyli tych ostatnich, które otrzymałam dokładnie w tym momencie, do tych najstarszych, na które nie udało mi się odpowiedzieć na naszym ostatnim spotkaniu. Pierwsze pytanie od Grażyny. Dobry wieczór, kochana Mario. Mam jakiś może problem techniczny. Zarówno wczoraj, jak i po dzisiejszej bardzo frapującej ceremonii wpisuję komentarz i nie jest wpuszczony pod ceremonię. Ciągle jest, że oczekuję na moderację.
Nie widzę też innych komentarzy, a lubię je czytać. Czy możesz zwrócić uwagę, co się dzieje? Pozdrawiam serdecznie, Grażyna. Wszystkie komentarze najpierw trafiają do mnie, do takiego specjalnego miejsca i czekają na sprawdzenie. Ja najpierw czytam dany komentarz i później go zatwierdzam. Dopiero wtedy pojawia się na stronie. Dzieje się to tak krok po kroku, po każdej naszej ceremonii i po każdym czasie, praktycznie codziennie mój dzień rozpoczynam od sprawdzenia, czy są nowe komentarze i ich przeczytania, zatwierdzenia i ewentualnej odpowiedzi. Dlatego jeżeli czekasz, aż Twój komentarz się pojawi, to jest to normalne i naturalne. Jeżeli jest dużo komentarzy, to idę w kolejności. Jednak, co jest ważne, jeżeli cały czas czekasz na danej stronie, aż komentarze się pojawią, to trzeba co jakiś czas tą stronę odświeżyć. Takie malutkie miejsce jest tam na górze, taka strzałeczka. Odśwież stronę i wtedy ta strona ładuje się na nowo i pojawiają się te nowe, aktualnie zatwierdzone komentarze. Czasami jest jednak tak, że nasze spotkania są w takim momencie, że nie mam dostępu do internetu, do mojej strony administracyjnej, gdzie mogę wygodnie na laptopie te komentarze sprawdzić i zatwierdzić, dlatego może wystąpić takie opóźnienie do 2-3 godzin po spotkaniu, aż będą one widoczne. Czy jest to normalne, naturalne i każdy komentarz, gdziekolwiek wstawiasz kilka Twoich słów, dopiero czeka na to, aż przeczytam, odpowiem i zatwierdzę. I kolejne pytanie. Kochana Mario, chciałabym Cię prosić, żebyś kiedyś zrobiła chociaż po części spotkanie poświęcone dla ogrodów. Twoje doświadczenie w tworzeniu oazy jest bezcenne i na pewno wiele osób mogłoby chociaż po części skorzystać. Jak tworzyć ogród bez chemii, w zgodzie z naturą, kwestie upraw i pielęgnacji owoców i warzyw, jak być samowystarczalny w ogrodzie i w kuchni wegańskiej, pomimo klimatu tropikalnego.
nie pojawia. I to wszystkie pytania, które przygotowałam dzisiaj dla Ciebie. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na naszą jutrzejszą 69. ceremonię, gdzie poznasz kolejne narzędzie, kolejny klucz wtajemniczenia, jak realizować Twoje marzenia, Twoje plany i Twoje cele, kiedy śpisz. Czyli czy rzeczywiście jest konieczne stałe działanie, aktywność, czy stale trzeba ciężko pracować na chleb, czy rzeczywiście bez pracy nie ma kołaczy, czy też można realizować cele, marzenia, coś przyspieszyć w czasie snu. Zapraszam Cię również za tydzień na nasze 70. spotkanie w środę. Jeżeli to spotkanie było dla Ciebie inspiracją, motywacją, czy takim światełkiem, to bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej. I pamiętaj, wszystkie komentarze czytam, aktywuję i na nie odpowiadam. I znów Sokół się odzywa. Bardzo piękny znak na nasze dzisiejsze spotkanie. I jeżeli masz inne pytania, coś jest niejasne, coś powinnam jeszcze bardziej wytłumaczyć, pytaj. Na pewno będzie kolejne spotkanie z serii pytania i odpowiedzi do Marii Bukardi. Zobaczymy się jutro i zobaczymy się za tydzień. I życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, najwspanialsze. Wykorzystaj ten czas, wykorzystaj sierpień na zebranie ziół, łączenie się z dewami roślin, z ich siłą, z ich mocą, bo dokładnie teraz mają mnóstwo energii, a już od 15 sierpnia ta ich energia będzie słabła. Będą się przygotowywać do zimowego snu, oczywiście na naszej półkuli północnej, czyli w tej strefie klimatycznej. W tej drugiej strefie klimatycznej jest odwrotnie. Dziękuję. Twoja Maria Bukarda.